Cześć kochana, zapraszam Cię na trening Skalpel Celulit Uda i Pośladki. To będzie mocny trening dla ud i dla Twoich pośladków, ale nie pożałujesz. Startujemy! Startujemy od przeskoków prawa-lewa. Brzuch napięty, ręce pracują, ciężar ciała równomiernie rozłożony. I dogrzewamy jeszcze ciało po rozgrzewce. Mam nadzieję, że rozgrzewka zrobiona, kochana, bo ciało musi już osiągnąć swoją temperaturę i przygotować organizm do wzmożonego wysiłku. Więc jeśli nie wykonałaś jeszcze rozgrzewki, zapraszam Cię do rozgrzewki numer 1 i wracaj z powrotem na trening. Uwaga, końcówka! O takim wzmożonym wysiłku mówię, czyli szok dla organizmu, jump squat, plecy proste, kolana na zewnątrz, pupa nisko i jedziemy. Wytrzymaj, dyszka za nami. Trzymaj, trzymaj, uwaga i luz. Przeskoki prawa-lewa. Czym szerszy rozkrok, tym intensywniejsze bodźce dla Twoich ud i dla Twoich pośladków, bo jest wyższy poziom trudności. Trzymaj tempo 15 sekund. Krok do tyłu z dotknięciem stopą podłoża, ale nie przynosimy ciężaru ciała. Cały ciężar jest na nodze postawnej. Lekko ugiętej, plecy proste i wymachy rękami góra, przód, skos. Połowa czasu za tobą. Start i jedziemy całość jeszcze raz. Mocne przeskoki, brzuch napięty, praca rękami. Jedziemy. Ostatnie sekundy, 4, 3, 2, 1 i... Trzymaj się, trzymaj. Ja wiem, to ćwiczenie powoduje po prostu palenie w udach. To istne piekło, ale została jeszcze tylko chwila,
plecy proste, pupa nisko, ostatnie sekundy. I startujemy. Zostało 10 sekund, mocne przeskoki prawa, lewa, brzuch napięty, trzymaj się. I ostatni raz jedziemy. Trzymaj pozycję, pracuj rękami. Skupienie. Cały czas ciężar ciała na nodze postawnej, na ugiętej. Sekund przerwy, szykuj matę i zaczynamy ćwiczenia na macie. Wymach nogi ze zgiętym kolanem do góry, piętą ciągniemy do sufitu, potem bok, prostujesz nogę. Góra, w bok i wyprost. Przytrzymaj tą nogę w bok i dopiero wyprostuj. Na pewno poczujesz mięśnie. Trzymaj. Ostatnie sekundy, 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Analogicznie druga noga. Pamiętaj o prostych plecach, o napiętym brzuchu i o pięcie. Stopa jest zadarta. Z doskokiem. Jedziemy. Trzymaj pozycję przysiadu. Ręce pod barkami. Pamiętaj, żeby biodra nie opadały za nisko, żeby nie zrobić sobie tak naprawdę krzywdy. Doskok i pozycja. Trzymaj się. Jeszcze chwila. Jeszcze 10 sekund. Wypychanie bioder z prostowaniem zgiętej nogi. Mocne wypchnięcie bioder, trzymaj ręce na macie. Stopa zadarta, piętą kopiemy w ścianę. No tak mniej więcej, wiadomo o co chodzi. Połowa czasu.
często występują skurcze, podudzia. Sama się z tym zmagam czasami, więc po prostu jeśli czujecie, że jest skurcz, no to przestajecie ćwiczyć i prostujemy nogę, która jest ugięta na podłożu. Próbujcie, próbujcie dalej, bo w pewnym momencie po prostu ten skurcz przestanie się pojawiać. Możecie delikatnie przenieść ciężar ciała na zewnętrzną część stopy, która jest na macie. Podpór. Nogi ugięte, ale w powietrzu, czyli nie do końca jest to kręg podparty i wymach ugiętych nóg. Raz prawa, raz lewa. Pamiętaj o pięcie, która ciągnie do sufitu. Plecy proste. Duży ciężar tego ćwiczenia skupia się na rękach, więc dłonie pod barkami. I już przegadałam ponad połowę czasu. 10 sekund. Startujemy z serią numer 2. Sekund. Powiedz, poślady palą czy nie palą? Na pewno palą. Tempo, kochana. Podpór, doskok i jedziemy. Połowa czasu. Zbliżamy się powoli do końca tej serii. Sekund przed ostatnie ćwiczenie. Trzymaj się. 5 sekund. 4, 3, 2, 1.
połowa czasu. To jest ostatnie ćwiczenie tej serii i tej rundy. Teraz będzie przerwa, 60 sekund. Jeśli czujesz, że tej przerwy potrzebujesz więcej, że to muszą być 2 minuty, zatrzymaj film, odczekaj dodatkową minutę. I jedziemy, kochana, całość jeszcze raz. To jest najdłuższy trening do tej pory. Trwa 30 minut. Nie jest łatwo. Podnosimy sobie poprzeczkę. Jesteśmy twarde, nie ma miękkiej gry, tak? Oczywiście, że tak. A już połowa czasu za nami. Będę przypominać, kolana na zewnątrz, plecy proste, brzuch napięty, mocny wyskok do góry. Ćwiczenie odpoczynek, ja je tak zawsze ujawniam na koniec, ale to jest właśnie to ćwiczenie, przy którym powinnaś czuć, że odpoczywasz. 20 sekund zostało.
obiecuję, że to już ostatni raz. Będzie tyłek piekł, będzie bolało, ale zobaczysz, jaki to jest cudowny ból. To jest ból twojego zwycięstwa. Dałaś radę, kochana. Rozwaliłaś system. 30 minut treningu na poślady. No, więcej motywacji chyba nie trzeba. 10 sekund. Kochana, jeśli to jest dla ciebie za wiele, bo to może być już kryzys, to sam przysiad, bez wyskoku. Po prostu przysiad, góra. Przysiad, góra. Jeśli jesteś twarda i dajesz czadu, dawaj z wyskokiem. Końcówka, trzymaj się, trzymaj do końca. 2, 1. I końcóweczka i zaraz przechodzimy na matę. Ostatnie sekundy. 4, 3, 2, 1. Ostatnie 10 ćwiczeń na macie, czyli to jest 5 minut pracy i jesteś free. Ale pamiętajmy o pozycji, czyli ręce pod barkami. Pracujemy piętą ku górze, ładnie ciągniona całą nogę, brzuch napięty, plecy proste. We'll be right back.
Jedziemy. Jeśli tutaj też jest kryzys, zamiast do skoku zawsze możesz dołożyć i prawą, i lewą nogę. Ale pamiętaj, trzymamy się twardo, podnosimy poprzeczkę, więc spróbuj rozpocząć od doskoku, ewentualnie później, jeśli odpadasz, no to dokładamy prawą, lewą nogę. Pamiętaj, żeby biodra nie schodziły za nisko. Trzymaj się, ostatnie sekundy, końcóweczka. Startujemy. Wysoko wypychamy biodra i pracujesz. Oddychasz cały czas, dłonie wzdłuż tułowia, tak żeby Tobie było wygodnie. Czasu, zaciśnij zęby i do końca, ostatnia dyszka. Stało 10 sekund. Tylko o ewentualnej wersji łatwiejszej, chociaż na pewno o takich rzeczach pamiętasz. I ostatnie sekundy. 3, 2, 1.
zbliżamy się już wielkimi krokami do końca. Przetrzyj pot. Będzie dobrze. Końcówka. 5 sekund. Najwspanialsze uczucie. Oczywiście było super, ale dobrze, że się skończyło, tak? Fajnie, że jesteśmy już po. Kochana, gratuluję Ci, bo to naprawdę był ciężki trening. To był naprawdę taki mocny, mocny trening. Brawo dla Ciebie, zostaw suba i do zobaczenia.